Chcemy tego czy nie, w dzisiejszym społeczeństwie telefony komórkowe odgrywają coraz większą rolę, przekształcając się na przestrzeni lat z prostych narzędzi służących głównie do komunikacji, wyrastając wręcz do rangi prawdziwego centrum naszego życia. Niestety również i coraz częściej od ekspertów w dziedzinie uzależnień można usłyszeć, że wiele osób stało się wręcz uzależnionych od ich korzystania, alarmując przy tym o wielu negatywnych skutkach przekroczenia granicy normalnego użytkowania, prowadzącego do zaburzenia zdrowia, jak i życia społecznego osób, które spotkały się z tym problemem. Cześć, ja jestem Czuk i jestem uzależniony. Osobiście uważam się za osobę totalnie przyklejoną do swojego smartfona, choć na początku absolutnie nie zdawałem sobie z tego sprawy. Zaczęło się niewinnie od regularnego zabierania telefonu do kibelka, a pierwsze sygnały, że coś było jednak nie tak, dochodziły do mnie od koleżanek z pracy, które czasami podśmiewały się ze mnie, że jak tylko udam się na stronę, mogą już zapomnieć o opróżnianiu swoich własnych pęcherzy na co najmniej jeden kwadrans. Następnie, już na polu czysto prywatnym, za sprawą wielu spięć z moją partnerką, według której nie poświęcałem jej wystarczającej ilości czasu, podnosiła ona wielokrotnie, że wolę gapić się w ekran komórki, zamiast wysłuchać tego, co ma mi do powiedzenia. I choć nie sprawdzam dokładnie tego, ile czasu zabiera mi mój mały, płaski przyjaciel, tak czasami mam wrażenie, że mógłbym ograniczyć naszą nie do końca zdrową relację, natomiast sprawdźmy, co na ten temat mają do powiedzenia pozostali członkowie ekipy. Ciężko mi jest nawet policzyć, ile razy w ciągu dnia zaglądam do telefonu, bo robię to praktycznie co chwilę. Dla mnie też niestety telefon jest w pewnym sensie narzędziem pracy, bo kiedy odchodzę od komputera, a dostaję jakiś ważny e-mail, oczywiście kiedy jestem w pracy, to zazwyczaj zerkam. Niestety działa to jeszcze w połączeniu z bardzo niebezpiecznym urządzeniem, jakim jest smartwatch, bo to znaczy, że nawet jak zostawię gdzieś telefon, a coś mi przychodzi, ktoś dzwoni, ktoś wysyła wiadomość na, nie wiem, WhatsAppie, Telegramie, czy nawet SMS-a zwykłego, to wibruje i ja już wiem, że coś się dzieje, więc no ja z telefonem się tak naprawdę trochę nie rozstaję. No non stop, zawsze gdzieś jest w mojej obecności, zawsze mam go, nie wiem, albo na widoku, albo mam go w kieszeni, żeby wiedzieć, czy dostanę jakieś powiadomienie. Kilka razy wydaje mi się, ale to dlatego, że głównie siedzę przed komputerem, dlatego rzadko zaglądam w sumie też do tego telefonu. Wydaje mi się, że na początku dnia, kiedy wstaję, wieczorem, kiedy się kładę spać, no i czasami jak przyjdzie mi jakieś powiadomienie, nie wiem, SMS, coś takiego, no to wtedy, ale tak to raczej z komputera korzystam. Zjawisko uzależnienia od telefonu komórkowego znane jest pod pojęciem nomofobii, od angielskiego no mobile phone phobia. Osoby dotknięte tą przypadłością doświadczają silnej potrzeby ciągłego sprawdzania swojego smartfona lub też urządzeń powiązanych, doświadczając nierzadko trudności ze skupieniem, uczucia niepokoju, jeśli są pozbawieni takiej możliwości, lub nawet lęku, kiedy ich urządzenie z jakiegoś powodu nie jest dostępne na tak zwane wyciągnięcie ręki. W moim przypadku przed zakończeniem danego dnia koniecznie muszę sprawdzić, czy moja komórka jest podłączona do ładowarki, żeby przypadkiem niespodziewanie nie stracić z nią kontaktu nawet na chwilę i o zgrozo nie rozpocząć kolejnego dnia bez możliwości korzystania z jej usług od pierwszych chwil zyskania świadomości tuż po przebudzeniu. Dodatkowo z racji wykonywanego przeze mnie zawodu, a że jestem logistykiem transportowym, urządzenie to jest wręcz u mnie zdublowane i przez cały czas muszę być pod tak zwanym prądem. Nie powiedziałbym, że czuję się nieswojo, kiedy nie mam telefonu w ręce. Bardziej czuję się nieswojo, kiedy jest gdzieś on poza moim zasięgiem takim dalszym. To znaczy, nie mam problemu zostawić go w innym pokoju, nie mam problemu zostawić go, powiedzmy, na innym piętrze, nawet w biurze, jeśli wiem, że idę gdzieś na chwilę. Ale gdybym zostawił telefon w domu całkiem, to prawdopodobnie bym się czuł bardzo nieswoje i jakby mi ktoś trochę rękę uciął i kontakt ze światem trochę zabrał. Jeżeli wychodzę gdzieś, to zawsze ma go przy sobie. Nie zdarzyło mi się, z tego co pamiętam, wyjść bez telefonu. Zawsze od niego zaczynam dzień i zawsze na nim kończę dzień, oglądając parę TikToków przed spaniem, a w sumie zaczynając od przeglądania powiadomień z rana, bo wstaję około 10, czasami nawet 11, tak więc wiele różnych innych osób już dużo wcześniej wstaje, więc muszę odczytać od nich wiadomości, w tym również z pracy, że coś się spóźnia albo coś nie zostało zrobione. Tak jak
wspomniałem już wcześniej, smartfon w dużej mierze służy mi po prostu w celach zawodowych, jednak prawdę mówiąc sam po sobie zauważyłem, że jest to doskonała wymówka zawsze wtedy, kiedy ktoś wytknie mi nadużywanie jego korzystania. Z racji tego, że od dobrych kilku lat prowadzę również hobbystycznie swój własny kanał, nieodłącznym elementem mojego życia stało się praktycznie ciągłe monitorowanie i analiza statystyk, czy też pojawiających się komentarzy na YouTube Studio, czemu towarzyszy nieustanna rozkmina, w jaki to sposób mógłbym rozwinąć jeszcze swoją działalność oraz przechytrzyć mityczny algorytm tej platformy. Stopniowo doszło u mnie wręcz do tego, że będąc pozbawionym świadomości stałego dostępu do telefonu, czułem bardzo duży dyskomfort, a kiedy po incydencie w kinie, kiedy w ogóle do niego nie zaglądałem przez dłuższy czas i właśnie wtedy jakiś haker próbował mi skutecznie zresztą zająć konto, które na szczęście udało się odzyskać, wpadam wręcz w panikę za każdym razem, kiedy chociaż na chwilkę stracę zasięg, albo muszę podjąć się czynności wymagającej ode mnie 100% na niej skupienia. No i oczywiście, poza tym dochodzą też do tego uzależniające social media, no bo przecież zawsze fajnie jest obejrzeć jakiś 1, 2 czy 100 śmiesznych filmików z pieskami, albo przejrzeć Twittera od góry do dołu, kiedy było to jeszcze możliwe za darmochę. Nie do końca czuję się nieswojo, jeżeli nie wiem, gdzie on jest. Czasami sobie nawet myślę, że fajnie, że go nie mam, aczkolwiek mam pewną obawę, że może mnie coś ominąć, że akurat w tym momencie dostanę ważny telefon, który będzie wymagał mojej reakcji, że nie wiem, coś się komuś stanie z rodziny i mnie przy tym nie będzie. Jak wychodzę sobie gdzieś na miasto albo się przejść na spacer do sklepu, cokolwiek, no to zakładam słuchawki i sobie słucham Spotify'a. No to wydaje mi się, że to mi najwięcej czasu pożera na telefonie. Drugie z kolei to byłoby oglądanie YouTube'a prawdopodobnie. Najwięcej czasu na telefonie pochłaniają mi w sumie dwie rzeczy, może nawet trzy. Jeśli pewne rzeczy rozdzielimy. W pracy to oznacza przeglądanie gdzieś tam YouTube Studio, przeglądanie maila, czyli odpisywanie też na tego maila i też komunikacja. Stąd mówię właśnie dwa, a może trzy, bo jednak ta komunikacja nie zawsze jest służbowa, czasem ona jest też zupełnie prywatna i często korzystam z telefonów komunikacji, mimo że mam też poinstalowane apki desktopowe do właśnie WhatsAppa, Telegrama, czy no na Messengera, no to akurat wchodzę z poziomu przeglądarki. A trzecia rzecz to jest mój zabijacz czasu. To jest bardzo zły nawyk, ale kiedy oglądam na przykład jakiś film albo serial, to bardzo często robię na telefonie jakąś taką bezmyślną rzecz, typu gram w grę Match 3. I to jest też takie trochę dziwne. To znaczy ja sam widzę, że to jest dziwne i że mój mózg jest chyba już trochę... potrzebuje tych bodźców, co oznacza, że chyba wcześniej był przebodźcowany za bardzo. Jeśli chodzi za to o korzystanie z sociali, to tak, przeglądam Instagrama, przeglądam Twittera, TikToka, ale TikToka to raczej wieczorami, co też nie jest dobrym nawykiem, ale z narzeczoną sobie przeglądamy już w łóżku leżąc i wysyłamy sobie nawzajem, a potem następuje hurtowe obejrzenie co kilka dni tego, co sobie nawzajem wysłaliśmy, bo śmieszne było. Jestem jeszcze jedną z tych osób, które korzystają z Facebooka czasami. Rzadko po rzadko, ale korzystają. No i na koniec wydaje mi się, że poszedłby Instagram, tak mi się wydaje. Okej, pamiętajmy jednak, że wszystko jest dla ludzi i częste korzystanie z technologii, którą dysponujemy w ramach zdrowego rozsądku, wcale nie musi jeszcze oznaczać głębokiego uzależnienia. Bywa przecież i tak, że używamy jej celem ułatwienia sobie bieżących spraw życia codziennego lub też kontroli innych czynności, które wymagają regularności i łatwo o nich zapomnieć podczas natłoku wszystkich bodźców, które serwuje nam otoczenie. Przykładowo, będąc pozbawionym samochodu przez prawie 3 miesiące, do pracy musiałem podróżować autobusem, SKM-ką, potem znowu autobusem, tramwajem i tak dalej. A jako, że tak naprawdę nie wiedziałem, kiedy dostanę swoje auto, nie kupowałem też miesięcznego i musiałem posiłkować się okresowymi biletami metropolitarnymi. Znając moje nieogarnięcie oraz to, że mam introwertyczną osobowość, prawdopodobnie albo wiecznie szamotałbym się z papierkami uprawniającymi mnie do jazdy komunikacją miejską, albo wiecznie stresowałbym się, czy w ogóle dokonałem ich zakupu. Wybawieniem okazała się dla mnie zatem aplikacja w telefonie, która nie dość, że umożliwiała mi szybki zakup oraz okazanie biletu do kontroli w każdym momencie, to jeszcze wyręczała mnie z konieczności latania po automatach na przystankach, albo o zgrozo kupowania ich podczas jazdy u kierowcy. A jako, że mam naprawdę okropną chorobę lokomocyjną, prawdopodobnie nie skończyłoby się to dobrze ani dla mnie, ani dla pozostałych pasażerów. Oczywiście korzystam też z tego w jakichś takich sprawach codziennych. Na przykład mój telefon jest nieodłączną częścią wyjścia na większe zakupy. Korzystam z apki, to nie jest absolutnie żadna reklama, ale mam taką apkę jak Listonik, która pozwala mi trzymać sobie listę zakupową
i wiem wszystko, co potrzebuję. A no i jeszcze jedno, oczywiście byłbym zapomniał. Dla mnie bankowość przez telefon to jest bardzo ważna rzecz. Czy to są jakieś małe kwoty, które muszę komuś przelać, bo poszliśmy na jedzenie i trzeba się rozliczyć, to wtedy jakimś tam blikiem przelewam na telefon czy czymś. Versus po prostu czasem opłacanie rachunków, kiedy jestem poza domem i na przykład, nie wiem, dostanę rozliczenie czynszu za mieszkanie. Tak. Można powiedzieć, że nagminnie. Jakby jak idę do sklepu, to właściwie płacę tylko telefonem. Ogólnie to mam kartę miejską, ale jeżeli jest taka sytuacja, że nie mam karty miejskiej albo jestem w innym mieście, no to tak, to korzystam z IPKO, mam PKO, no i tam mam nawet polubione sobie bilety, nie wiem, tam w Warszawie, Krakowie czy coś takiego, żeby mi było łatwiej znaleźć po prostu. Nie korzystam z portfela już od ponad roku, zupełnie go porzuciłem, mam tutaj wszystkie karty, mam tutaj aplikacje bankowe, mam tutaj mObywatela, który jest mega przydatny, jest tam dowód, prawo jazdy, legitymacja studencka, praktycznie cała moja jakby biurokratyczna kwestia na co dzień siedzi właśnie w tym telefonie. Większość rzeczy potrzebnych do życia codziennego, do wyjścia na zakupy, można dzisiaj sobie sparować z telefonem i to jest mega duży komfort. Na pewno zdążyliście już zauważyć, że moje materiały prawie zawsze zawierają jakieś elementy związane z grami albo chociaż w jakiś sposób do nich nawiązują, jak na przykład Wiedźmin w tle na filmie z telezakupów. No cóż, pewnych rzeczy po prostu nie przeskoczę i prawdopodobnie miłość do grania, w tym również i na telefonie, pozostanie ze mną już na zawsze, z tym, że ja akurat mam absolutną alergię na wszelkie produkcje stricte mobilne, skłaniając się raczej ku dobrze działających na smartfonach emulatorach albo ogrywaniu starszych klasyków pokroju Deluxe Ski Jumpa bez konieczności posiadania stałego połączenia z internetem. Na telefonie nie gram prawie w ogóle, praktycznie od wielu miesięcy nie korzystałem z niego w ten sposób. Jedynie co to są wyjątki typu Gardenscapes, kiedy totalnie nie mam co robić. Kiedyś korzystałem, kiedyś jak nie wiem, czasy gimnazjum, może podstawówki jeszcze, no to wtedy grałem sobie na przerwach, jakiś czasoumilacz, no wtedy te gierki były popularne, zresztą wtedy się też rodziła ta moda chyba na granie na telefonie w jakieś, nie pamiętam, Candy Crush, jakiś Subway Surfer, coś takiego chyba. Pomimo tego, że nie gram, to i tak mam kilka gierek na telefonie, z których no tak naprawdę, no raz do roku to myślę, że jest święto, jak zagram sobie, bo czasami mi się naprawdę nudzi gdzieś. Jak najbardziej korzystam z telefonu do grania, tylko że moje granie na telefonie nie sprowadza się do jakichś bardziej zaawansowanych gier. To znaczy jasne, spróbowałem grać w Diablo Immortal, próbowałem grać w Call of Duty Mobile, pograłem w te gry nawet trochę, ale to nie jest ten rodzaj gamingu, którego szukam na mobilkach i jeśli w coś gram, to są to zazwyczaj jakieś idlery, są to jakieś właśnie gry typu Połącz 3, grą, która spędza mi najwięcej czasu, przy której spędzam najwięcej czasu, jest to Merge Mansion. Robię to nieprzerwanie chyba od półtorej roku, może dwóch lat i pokazuje mi się jeszcze Royal Match. Ale Royal Match akurat mam takie fazy, ponieważ jest to jedna z niewielu gier, które miałem na telefon, która nie wymaga połączenia z internetem do działania. Jasne, ma pewne funkcje online, ale jak jestem w podróży samolotem na przykład, albo na trasie Kraków-Warszawa, który ma równie dużo połączenia co internet w samolocie, to wtedy gram właśnie w Royal Match, bo nie potrzebuję internetu. Czasami bywa również i tak, że regularne powtarzanie określonych czynności w kwestiach hobbystycznych czy nawet zawodowych wywołują u człowieka silny nawyk sięgania do kieszeni po telefon i sprawdzenia nowych powiadomień nawet wtedy, kiedy nie istnieje ku temu uzasadniona potrzeba. W co gorszych przypadkach, niektóre osoby są już na tyle uzależnione od swojej komórki, że nawet pomimo tego, że nie usłyszeli żadnego dźwięku ani wibracji sugerujących, że coś faktycznie się dzieje, i tak chociażby kątem oka rzucają spojrzenie na swoje urządzenia, na wszelki wypadek, gdyby jednak coś się miało wydarzyć. Czasami, choć prawdopodobnie bardzo źle to zabrzmi, zdarzało mi się słyszeć dźwięk notyfikacji mojego smartfona, pomimo tego, że ten spokojnie leżał sobie na stole obok i wcale nie miał zamiaru mnie alarmować. Niestety zjawisko to często bywa wykorzystywane przez złowrogie algorytmy śledzących nas reklamodawców, które właśnie wtedy, kiedy do niego zajrzymy, cóż za przypadek, bombardują nas świeżutkimi mailami z reklamami, super zniżkami, czy też powiadomieniami na Facebooku. Właśnie wtedy uświadomiłem sobie, że utraciłem kontrolę nad swoim uzależnieniem, ponieważ do telefonu sięgałem nie wtedy, kiedy faktycznie tego chciałem, a pomimo tego, że próbowałem ograniczyć jego używanie. Jak usłyszę jakieś powiadomienie ze swojego telefonu, czy wibracje, w zasadzie jedno powiadomień nie mam, bo ten telefon jest wyciszony non-stop, nienawidzę dźwięków, alertów żadnych, bardzo mnie to stresuje, denerwuje mnie to, ale oczywiście wibracje już są na tyle dosyć głośne, że
oczywiście słyszę te dźwięki, słyszę te alerty, słyszę, że ktoś do mnie dzwoni, czy pisze SMS-a, czy cokolwiek innego. Wzbudza to oczywiście mój niepokój, ale również i podekscytowanie, bo kto wie, może ktoś chce mi coś dać dobrego, a niekoniecznie napisać jakąś przykrą rzecz, że muszę coś zrobić na studia czy do pracy. Aczkolwiek jest jakiś taki odruch niemalże psa Pawłowa, tylko że zamiast lampki jest wibracja telefonu. Teraz ciekawa rzecz, ja nie słyszę powiadomień ze swojego telefonu od momentu, kiedy kupiłem swojego pierwszego smartwatcha, bo od tego momentu mój telefon jest na wiecznym wyciszeniu. Nie wiem, co by się musiało dziać, żeby mój telefon miał włączone powiadomienia dźwiękowe, znaczy w ogóle dźwięki, ale zazwyczaj trend jest jednak taki, że moje sprawdzanie powiadomień jest bardzo regularne i jak nie sprawdzę i się nie upewnię, że to nic ważnego, nie muszę się wczytywać potem w dokładnie, co to jest, ale jak tylko się upewnię, że to nic ważnego, to się czuję dość nieswojo. Nie mam także słyszeć dźwięki powiadomień, jakby ktoś do mnie napisał albo zadzwonił, mimo że to się nie stało. Raz w życiu mi się chyba wydawało, ale to były absolutne omamy słuchowe. Ale to też myślę, może wyglądałoby to inaczej, gdybym miał te dźwięki włączone, ale nie mam. Fantomowy alert to jest dziwne zjawisko, ale faktycznie czasami zdarza się tak, że jakaś wibracja czy dźwięk w ogóle podobny do wibracji telefonu, który może być na przykład wierceniem dziury w ścianie, nie wiem, dwa mieszkania dalej, jest dosyć cichy i myślę sobie, o, ktoś do mnie napisał, ale tak się nie dzieje. Staram się w ogóle też w miarę izolować telefon od siebie na tyle, na ile się da, żeby jednak nie mieć w ogóle takiego poczucia, że ktoś do mnie dzwoni, aczkolwiek czasami zdarza się tak właśnie, że jakiś dźwięk, czy to z oglądanego filmu, serialu, cokolwiek, czy YouTube'a, przypomni mi tylko w ogóle o dźwięku dzwonienia, czy pisania SMS-ów i zwracam uwagę na to, czy faktycznie nie ma takiej sytuacji. Czasami, powiem szczerze, celowo nie sprawdzam, żeby nie wiedzieć, żeby nie musieć odpisywać i no, może nie powinno się tak robić, ale czasami mi się tak zdarza. No cóż, tak jak już powiedziałem wcześniej, wszystko jest dla ludzi, a rozsądne korzystanie z rozwijającej się technologii, pomimo tego, że niesie za sobą konsekwencje wystąpienia różnorakich odchyleń i powikłań na naszym zdrowiu, czy też pojmowaniu rzeczywistości, wciąż zależy głównie od nas i myślę, że dla każdej, nawet najbardziej uzależnionej od urządzeń tego typu osoby, istnieje szansa na odpowiednią refleksję oraz powrót do prawidłowego funkcjonowania bez większych zaburzeń w przyszłości. W końcu samoświadomość występowania faktycznego problemu to pierwszy krok do jego wyleczenia. Powinienem sobie wmawiać, że uzależniony od telefonu nie jestem, ale zdaję sobie doskonale z tego sprawę, że przez moją pracę, przez moje preferencje i przez generalnie chęć posiadania fajnego smartfona zazwyczaj, nie jestem w jakimś stopniu uzależniony od telefonu. Nie jestem. Nie. To nie do mnie to pytanie. Czytam to na telefonie. To jest dowód na to, że jestem uzależniony od telefonu.